Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Far Cry 6. Zakontraktowaliśmy sobie już Maximus Matanzas, zakontraktowaliśmy sobie Montero, a teraz bierzemy się za El Tigre. Ja tutaj już jestem, że tak powiem, z grubsza w miejscu spotkania. Wcześniej, przed nagraniem, polatałem trochę i przede wszystkim pozbyłem się nie wszystkich, ale większości. Tu jeszcze są raz, dwa, trzy. Pozbyłem się większości tych działek przeciwlotniczych, żeby mi nie przeszkadzały w jakimś tam szybkim poruszaniu się. Także no to są takie, powiedzmy, jasne placki. Reszta jest do odkrycia, no bo to, że tak powiem, cała nowa część mapy do zadziałania. No, mamy się spotkać z El Tigre. To pokażę od razu zadanie, jak to wygląda. Bla, bla, bla. Tak to wygląda. Mamy się spotkać gdzieś tam, coś tam, jakoś tam. I no, krótko mówiąc, idziemy. Jest ciemna noc. Tak, te zdjęcia dostałem wcześniej troszeczkę. Oye, El Tigre. I'm at the Crab Rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we guerrillas are like the crabs. Hard shells? Sharp claws? They fight from the jungle to give birth in the ocean. We fought from the ocean and gave birth to La Revolution. Si. I got it. Take the footpath up the mountain, very easy. A guerrilla must be sure-footed, like a goat. Goat? I thought we were like a crab. Hello? Binga. Dobra, nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Tutaj, kurde, nie wiadomo, co się dzieje tak na tą sprawę, bo zanim zacząłem nagranie, to tam na dole. Szedłem sobie i nagle dookoła mnie pojawiło się dosłownie stado żołnierzy. To jest, kurde, naprawdę wielki minus tej gry, że tutaj przeciwnicy pojawiają się. Co to, kurde, jest? Koza jakaś. Przeciwnicy pojawiają się totalnie z dupy. I tak jak mówię, szedłem sobie i pojawiło mi się stado dosłownie dookoła mnie. Kilkanaście metrów ode mnie. Hello, dear. Ze wszystkich Stay stron. strong. Ze wszystkich stron. I sporo czasu zmarnowałem, zanim się z nimi, że tak powiem, rozprawiłem. Ma ta gra swoje Looks like the waterfall from El Tigre's fantazje. photo. Need to Tak. get up there. To by się zgadzało, że ja nie muszę tego, tak powiem. El Tigre, I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. 3 days of hiding paid off when a platoon of paratroopers landed right in our kill zone. Planning and patience are guerrillas' best friends. So is a handful of grenades. The waterfall ran red that day. You know, with all the blood. The friendly soldados we killed. Because it was a lot. Yeah, I get it. Clara's got my support. Pytanie, czy ja mam tam wejść bezpośrednio na górę? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy trzeba się będzie jakoś inaczej kombinować w tym celu? No, trzeba kombinować, czyli kurde, zrób ze mi coś. Nie wiem, czy tym szlakiem niebieskim do góry? Prawdopodobnie. No patrz, no. Jak zechce, to mnie wpuści, jak nie zechce, mnie nie wpuści. Jest kotwiczka, raz. This will be easy, he says. Be like a goat, he says. Binga. Tak właśnie powiedział.
Dobra, są deski, więc można iść. Bądź jak koza, jak się domyślisz, tam chodziło o to, że kozy skaczą sobie w kamieniach. Tak, look so peaceful, elegancko. Moment, bo się zawiesiłem. Gods, fucking show offs. Tak. To gdzieś... Gdzie to było, że zawsze... Takie fajne zdjęcia... Zdjęcie kus, że... Na takiej ekstremalnie stromej ścianie sobie stały. Oj, tu będzie grubo. Ale czy nie, ja tak tego nie zrobię. Jak to kurde teraz tutaj... A tu jest, na dole przecież. A ja tego nie widziałem, ja się tam próbowałem bujnąć do góry. No niech będzie. Czy tu można kotwiczki, czy tu jak to? Tu ja nie wiem jak to będzie. Halo, ziemia? Czyli co tu ja tu mam teraz zrobić? No przecież ja tu czegoś nie rozumiem, naprawdę. No i że zapiał. O co tu chodzi teraz? Ta gra naprawdę bywa wkurwiająca. A tam są te kurna liany dziwne, zasrane. Tutaj po tym się można wspiąć. Dobra. Co za dziadostwo. W ten sposób? Na pewno? Dobrze, w ten sposób. Tyrolka. Became a famous hiking trail for sweaty turistas. They'd visit our camp, leave their shit everywhere, take photographs of us like we were animals in a zoo. So we might have accidentally lit a few dynamite sticks and might have accidentally blocked the trail. Then I might have to accidentally unblock. Exactly! Coño. Okej. Accidentally o to chodziło z grubsza rzecz biorąc, tak? I że teraz gdzie co jak? Tędy znowuż. Rany boskie, jakie to są kurna machloje. No, już się chciałem zdenerwować. Cześć, pelikany. Dokładnie. Tak, bo mogę nakarmić pelikana. Jeżeli się złowiło wcześniej rybkę, to można... To można pelikana nakarmić. Jasny gwint, jakie to są kurna ścieżki. No dobra, ale jakoś idzie. Się okaże, że cały odcinek zejdzie na docieraniu do obozu El Tigrów. Can really disappear up here. Would make an army blind. No, tak by to było rzeczywiście. Są rejony takie, kurde, niewąskie. How is the air both thick and thin at the same time?
uwaga na dole, ole! Okej, okay, idziemy cały czas szlakiem, z grubsza rzecz biorąc, chyba tak ma być. Moment, bo się ten. Co mi tu pod nogami? Rekinek? Okay. Jest rekinek. I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks. Deadly predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. No i czemu się nie mogę dobujać? O. Się udało. Hop. Ramie boskie. Dobra, idziemy. Tyle co, nie? A my ciągle docieramy. Jest takie dziwne coś. El Tigre, I'm at the statue. Ah, Lobo. A revolutionary, a warrior, and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me and one for Lobo. You never live to see a free Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby Tigre! No okej, okay. Czyli że co teraz? Że niby gdzieś tam zejść na dół, tak? Dobra. Tak, tutaj był bożek taki, to ja już przy okazji któregoś odcinka mówiłem, że kłaniając się temu bożkowi można zdobyć dodatkowe punkty i co się stało oczywiście. Tak, skoro tu już jesteśmy, to od razu pozbieramy te wszystkie śmieci. Czyli zasoby najróżniejsze. I teraz pytanie. Czy ja tu mogę... O, tu jest bezpiecznie, Tyrolka. I jest obóz. Patriota spi. Elegancko, cel zrealizowany. I co teraz? Tutaj jest chyba... Tu jakiś znowu jakaś misja poboczna. Misja poboczna. Czyli co, a tam na dół? No dobra, spróbujemy. Dzień dobry Państwu. El Tigre! Oladani! Oladani! What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Hey! Never do that again! What? Mi casa su casa, baby Tigre. Come on! Me the family. Jaki osoba. My nose is broke again. I'm not your fucking mother. There are people out there who are actually hurt. I am suffering. Ay, easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter.
And of course you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Looks like La Moral to me. I'm Danny Rojas from Libertad. The new Fist of the Revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on her side. Heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled, my baby tigre. Czyli że co? Skończono operację Poznaj Legendy. No i fajnie, co teraz? Hola. Clara, I've met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertad. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. Dobrze, znaleziono, to znaleziono, tamto. No more hugs and promises. Dobra, zobaczymy, co nam tutaj dziadzia powie. Misja. Okay. If we want these cranky old guerrillas to help Libertad, we need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby tigre. No dobrze, trzeba zdobyć zasoby. Remember the three guerrilla principles. Always be moving. Always be on guard. And always kill your enemy before they kill you. No, porada ze wszechmiar słuszna. Dobrze, tylko że gdzie to jest teraz? 780, 90 kawał drogi. Czyli że dokąd? O jest. Tak ni w, że tak powiem, ni w te, ni we w te. Ani tu się kurde stąd, ani stamtąd. Spróbujemy. Ej, co to kurde teraz? Do góry. Damy radę do góry tak sobie kompletnie? No i dupa zbita. Dalej nie pójdzie. A nie, tu jest kotwiczka. Rzeczywiście, zapomniałem, że tu jest kotwiczka. Luzik bluzik. W takim układzie spróbujemy, może się uda skoczyć. To byśmy skokiem szybciej... Nie da się skoczyć tutaj. Myślałem, że da się skoczyć, bo tu pamiętałem, że to były jakieś takie właśnie puste. A tu może się da. No okej, 600 meterków. Skaczemy. Jak mi się to podoba, nie? Ten kombinezon do szybowania. Takie to jest kurde sympatyczne. Że ohoho i ahaha, no nie? Naprawdę, jeżeli jesteś gdzieś wyżej, jeżeli jesteś gdzieś wyżej i się i można szybko się przemieścić. Oczywiście, to tylko do dołu. How's it going with those medical supplies? I'm working on it. Don't put off what you can do today, because tomorrow can turn into yesterday, and by then it's too late. I think you might need a nap, big guy. Dobra, tutaj ja już też byłem. Po drodze gdzieś tam. Tak, żeby tylko zaliczyć miejsce, no nie? Więc częściowo. Częściowo już rzeczy stąd się pozbyłem. Tu była skrzynia FND. Przynajmniej jedna.
Jeśli nie ma wejścia, wejście jest tam z boku też, między innymi. Dobra. This looks like they drop. What a mess. No, niezły burdello. This is too easy. Que vola! Who are you? We're La Moral, and El Este is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Co za kurna ekipa? Tres, cuatro. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Uh-huh. Company! Over there! By the chopper! Ladder up! No, rany boskie. Dobra, czyli co, olejemy się? Dobra, kolejnego mniej. Trafiony! Kto jeszcze? Kto gdzie jeszcze? Mówcie do mnie! Albo cokolwiek. Coś jeszcze? Ujrzesz cię w dupę! No kurde, co jest? Gdzieś ktoś. Trzeba się schować troszeczkę. To coś jest za murem. Obejść dookoła i się troszeczkę podleczyć. Kurde, a tu jest gruba akcja. To gdzie jeszcze? From the west? No bez jaj, co tu się odpierdziela? No i kto? No kur... kto? Co się kurna dzieje? Jeszcze raz. No kurwa, żeż przecież trzymajcie mnie, no!
jednej chwili wszyscy są kurwa przede mną, w drugiej chwili wszyscy są kurwa za mną. No patrz kurwa przecież no! Strzela mi... Strzeliłem mi kurwa trzy razy w głowę i to i chuj! Co to kurwa ma być? Co tu się jeszcze kurwa mać udziela? Patrz, oni się kurwa teleportują z miejsca na miejsce, oni nie biegają, oni się teleportują. Kurwa mać, no nie dam rady nerwowo, no. A tu kurwa helikopter jest, chuj jebany. Bo mówię, coś mi tu kurwa nie pasuje, a tu helikopter, ale on się pojawił z dupy. On się pojawił z dupy, bo jego nie było przez dużo czasu. Znaczy nie było go widać. Słyszałem strzelanie, ale nie było go widać. You've got talent, Libertad. But Yelena needs the supplies. We got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring this to the Legends. Libertad wants the Legends of 67? Half of Yara thinks are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks are full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. Tell you what. You give me the supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertà. Whatever. Możesz, kurwa, jego mać. That was close. To wasz helikopter, ale kurwa skąd? Serio, kurwa, taki kawał drogi? Chuj by to jasny w pogodny dzień, no przecież... Ja pierdolę... Jak tu jest kurwa wszędzie daleko! Moment, zrobimy to tak. Tu jest tak... Tu się przeniesiemy, może tu będzie jakiś samochód. No nie jest to kurwa różowa misja. I to nie jest wina misji samej w sobie, tylko to jest kurwa wina gry. Dobra, kurwa, przecież dlaczego tu się znikł, co mi tu, że i co tu teraz mi się tu rozchodzi, że... Kurwa, przed tym był jeden punkt, teraz są kurwa jego mać trzy. Co to jest kurwa za cyrk jakiś?
Hej. Jasny chuj. Kurwa, ta gra jest pierdolnięta, no. Ale ty kurwa wkręcisz w tym tygodniu? Co to kurwa jest za... Chuj by to ja... No, no kurwa, no weź to się nie zdenerwuj. No i kurwa, co się stało? Ja pierdolę, no. Kurwa, no taka mogłaby być zajebista gra. Nie, kurwa, jest tak rozpierdolona, że się kurwa w pala nie mieści, no. No zajebiście, kurwa. Teraz pytanie jeszcze, jak tym śmigłowcem się będzie, kurwa, że się jego mać latało. Dobra, w miarę przyzwoicie, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Just make sure you're not underneath when I shoot it down. Co za mną leci, czy mi się tego wydaje? Ej, ale kurwa, ja strzelam chyba do niego, czy nie? Ej, no kurwa, czemu to nie strzela? Nie hamulec, pochyl, karabin maszynowy L1. Adios. Kurwa. Nie, ja nie rozumiem tego. To jest kurwa tak rozjebane. Tu jeszcze chwileczkę, żeby nastąpiło naprawienie. Ponieważ mój strój umożliwia automatyczne naprawianie. Tak, wiem, że tam. Automatyczne naprawianie pojazdów, którymi kierują w danej chwili. Ruszać się, dzieci, ruszać. Weź tu się nie zdenerwuj, no. Palapinga! El tigre! Feast of the revolution! You gotta sign my pants! ¿Cómo se llama, señorita? Honrón. I'm with La Moral. La Moral? Terroristas. Honrón, this is Lore... I know who he is. I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. ¿Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral.
There is a difference between playing with guns and fighting la revolution. El Tigre. Sí. They're big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever. ¿A quién le importa? But maybe I'll borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Gorące charaktery latynowskie, tak zwane. Dobra, skończyliśmy zadanie. Rany boskie, kurwa, macie jak dobrze. Si. I need you to get the word to my patients in Savannah that I finally have the supplies I need to help them. You mean the supplies that wszystko, co chcieli. Ja nie wiem, czy oni do mnie gadają, czy koło mnie, czy kurwa, jeszcze gdzieś indziej. Dobra, trzeba się odsunąć, bo nie wiem, o co się dzieje. Jest kilka nowych misji, przynajmniej dwie, tak? Bo widziałem, no... Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Udało się zdobyć, co nie... Coś mi tu, kurwa, jeszcze miga. Co ja chciałem powiedzieć? No udało się zdobyć te zapasy. W kurwionko oczywiście też udało się zdobyć. No i trzeba jakoś żyć dalej. Mamy dwie nowe misje, tak? Dobrze. No to co? No to jakby do... No czeka nas kolejna część, że tak powiem, orki, żeby tutaj sobie... Żeby zakontraktować trzecią część mapy. Więc będziemy coś działali. Także zapraszam na przyszłe odcinki. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.